Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz, żeby tradycja katolicka nadal miała swój głos w polskim internecie, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Reforma liturgiczna Kościołów Wschodnich. Wiedeńskich Dominikanów poszukiwania tradycji, morderstwo amerykańskiego biskupa oraz odbędzie się największy w historii zjazd członków świątyni szatana. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Zakończyło się Zgromadzenie Synodalne Kościołów Katolickich Bliskiego Wschodu. W dniach od 13 do 17 lutego bieżącego roku odbyło się Zgromadzenie Synodalne Katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu będący jednym ze zgromadzeń kontynentalnych przygotowujących wielkie zgromadzenie kończące synod, które ma się odbyć w Watykanie w październiku tego roku. W blisko wschodnich obradach uczestniczyli przedstawiciele siedmiu katolickich kościołów partykularnych, wschodnich oraz zachodnich, w tym Koptyjskiego, Syryjskiego, Maronickiego, Melchickiego, Haldejskiego, Ormiańskiego i Łacińskiego z Ziemi Świętej, Jordanii, Libanu, Syrii, Egiptu, Iraku i Armenii. Końcowa deklaracja przedstawiła trzynaście wniosków. Niektóre z nich, jak choćby punkt piąty, według którego synod postuluje zwiększenie roli kobiet w procesach decyzyjnych w kościele, czy punkt siódmy, który zakłada pobudzenie dialogu ekumenicznego, nasiąknięte są liberalnym, posoborowym duchem dzisiejszych czasów. Niepokoi również punkt szósty dotyczący liturgii, który brzmi następująco. Liturgia jest naszym życiem i wezwanie do odnowy liturgicznej która byłaby zgodna z aspiracjami naszej młodzieży, zachowując jednocześnie swoją istotę i symbolikę. Koniec cytatu. Katolickie kościoły wschodnie, poza nielicznymi wyjątkami, nie zostały dotknięte bowiem posoborową reformą liturgii, a co za tym idzie, zachowały czcigodną starożytną jej formę, która w doskonały sposób wyraża i chroni treść wiary katolickiej. Deklaracja synodalna kościołów Bliskiego Wschodu zdaje się otwierać furtkę do wprowadzenia zmian w starożytnych rytach wschodnich. Które mają być zgodne z aspiracjami młodzieży. Czy będziemy mieli do czynienia z kolejną posoborową rewolucją liturgiczną? Miejmy nadzieję, że nasi wschodni bracia obronią skutecznie to, na co nie ośmielił się podnieść ręki żaden dotychczasowy reformator. Na pocieszenie dodam, że w przeciwieństwie do pozostałych kontynentalnych deklaracji synodalnych, kościoły Bliskiego Wschodu nie zawarły w treści wniosków końcowych tez wywodzących się z tęczowej ideologii. Co świadczy o tym, że tamtejsze społeczeństwo nie nasiągnęło jeszcze duchem liberalnego zachodu. Nie zapominajmy o modlitwie za kościół, aby synod o synodalności nie przyniósł kolejnej modernistycznej rewolucji wewnątrz jego struktur. Wiedeńskich dominikanów poszukiwanie tradycji. Katolicka agencja informacyjna przekazała informację o nowej inicjatywie kaznodziejskiej dominikanów z Wiednia. Otóż w czasie wielkiego postu. W ramach akcji Old but Gold, młodzi zakonnicy przypomną kazania głoszone z Ambon przez Dominikanów na przestrzeni ośmiu stuleci. Teksty przytaczane będą przez sześć kolejnych niedziel począwszy od 26 lutego. Przed każdym z kazań planowane jest krótkie wprowadzenie i przytoczenie informacji o autorze. Dominikanie mają nadzieję, że cytuję, myśli, jakie się odnajduje w wielowiekowych kazaniach, będą wzbogaceniem dla ludzi także i dzisiaj. Koniec cytatu. Młodzi dominikanie chcący przybliżyć w swoim wiernym treści starszych kazań są zapewne jednym z przejawów zadowalającej tendencji rysującej się coraz wyraźniej wewnątrz kościoła. Jest to tendencja dystansowania się od ślepego, nieraz fanatycznego wręcz przywiązania do ideałów zaboru watykańskiego II, jakie prezentują często hierarchowie z pokolenia wychowanego w duchu zmian saborowych. Ratunek, którego w tych zmianach upatrywali, zawiódł. Młode pokolenie duchownych Zdaje się coraz częściej dostrzegać ten fakt. Miejmy nadzieję, że ich świeże spojrzenie, pozbawione piętna soborowego mesjanizmu, zaprowadzi jak najwięcej katolików do bezpiecznej przystani tradycji. Amerykański biskup zmarł w wyniku postrzału. W sobotę 18 lutego w godzinach porannych biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles w Kalifornii, David O'Connell, został postrzelony z broni palnej w swoim apartamencie. Hierarcha został przetransportowany do lokalnego szpitala, gdzie zmarł około godziny 13 na skutek ciężkich ran postrzałowych. Arcybiskup Los Angeles, Jose Gomez, napisał krótkie oświadczenie w sprawie śmierci biskupa O'Connella. Oto jego treść. Z wielkim smutkiem informuję, że dziś po południu zmarł nagle nasz ukochany biskup pomocniczy David O'Connell. Jestem wstrząśnięty i brak mi słów, aby wyrazić mój smutek. Jako ksiądz i biskup tutaj w Los Angeles przez 45 lat, biskup David. Był człowiekiem głębokiej modlitwy, który żywił wielką miłość do Matki Bożej. Był budowniczym pokoju z sercem dla ubogich i imigrantów, miał pasję budowania wspólnoty, w której świętość i godność każdego ludzkiego życia była respektowana i chroniona. Był także dobrym przyjacielem i będzie mi go bardzo brakowało. Wiem, że nam wszystkim będzie. Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za biskupa Dawida i jego rodzinę w Irlandii. Niech Matka Boża z Guadalupe otula go płaszczem swojej miłości. Niech aniołowie prowadzą go do nieba, niech spoczywa w pokoju. Koniec cytatu. Aktualnie toczy się śledztwo w sprawie morderstwa biskupa, jednak na ten moment nie wiadomo kim jest sprawca zbrodni. Biskup David miał 69 lat. Pamiętajmy o modlitwie za świętej pamięci hierarcha. Odbędzie się największy w historii zjazd członków świątyni szatana. Porażającą informację podała w ostatnich dniach katolicka agencja informacyjna. Jedna z najgroźniejszych i najbardziej aktywnych społecznie amerykańskich organizacji parareligijnych tzw. świątynia sataniczna, zwana popularnie świątynią szatana, w dniach od 28 do 30 kwietnia bieżącego roku zorganizuje SatanCon 2023, czyli zjazd satanistów. Odbędzie się on w Bostonie, amerykańskiej miejscowości położonej w stanie Massachusetts. Satanistyczna organizacja istnieje formalnie od 2013 roku. Jej system ideologiczny nawiązuje bezpośrednio do buntu przeciw Bogu, jakiego dokonał Lucyfer. Był on pierwszym, który wyraził postawę non serviam, to jest nie będę służył, i odmawiając poddanie się Bogu, ściągnął na siebie i na resztę upadłych aniołów stan wiecznego potępienia. Sataniści, fascynując się jego postawą, upatrują w niej swoich chorych ideałów, które podstępnie nazywają wolnością, autonomią jednostki, prawem do decydowania o sobie, czy też sprawiedliwością. Ideały te znajdują swój wyraz w wyznawanych przez nich i aktywnie propagowanych ideologiach, z których każda zbudowana jest na paradygmacie liberalnej wolności wyjętej spod prawa Bożego. I tak świątynia szatana znana jest z licznych prowokacji i obrzydliwych akcji społecznych mających na celu walkę na rzecz legalizacji aborcji, związków jednopłciowych, zniesienia autorytetu nauczycielskiego czy walki z szeroko pojętym chrześcijaństwem. Jej najgłośniejszym dokonaniem jest otwarcie w 2023 roku kliniki aborcyjnej, której poza dostępem do tego demonicznego zabiegu, klientki mają możliwość przeprowadzenia aborcji rytualnej. Organizacja już trzy lata wcześniej ogłosiła, że aborcja jest satanistycznym rytuałem religijnym. Uczyniono to w celu ułatwienia kobietom dostępu do niej. Teraz organizacja proponuje także możliwość wzięcia udziału w bluźnierczym sakramencie aborcji. Jak sama twierdzi, oferuje możliwość skontaktowania się z wyświęconym duchownym, który przeprowadzi interesantkę przez rytuał i zapewni wsparcie religijne przed, w trakcie i po zabiegu. Rytuał przewiduje wyrecytowanie przez ciężarną liberalnych dogmatów satanistycznych, mających za zadanie utwierdzić ją w przekonaniu, że nie robi nic złego, mordując własne dziecko. Celem jest wyzbycie się przez kobietę dyskomfortu psychicznego i emocjonalnego, powodowanego głosem sumienia, który słusznie podpowiada jej, że czyni coś niewyobrażalnie okrutnego. Treści dogmatów również oparte są o antyludzką zasadę prymatu nieskrępowanej niczym wolności osobistej. Świątynia szatana posiada rzekomo aż półtora miliona wyznawców. Na kwietniowy zjazd jej członków i sympatyków wszystkie bilety zostały już wyprzedane. W imprezie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione przeciwko głośnemu ostatnio wirusowi wszyscy uczestnicy będą mieli obowiązek korzystania z jednego z trzech konkretnych rodzajów maseczek. Osoby korzystające z innych materiałów nie będą wpuszczane. Przeciwko zjazdowi protestuje wiele amerykańskich organizacji religijnych, w tym protestanccy orędownicy dla Ameryki. Lider grupy, Dave Kubal, wskazał, że członkowie świątyni szatana stosują manipulację, celowo podkreślając wagę odkryć naukowych i korzystając z miłych dla ucha określeń, jak sprawiedliwość i życzliwość. Rzecznik orędowników dla Ameryki, John Ramirez, skonstatował, że sataniści amerykańscy, choć odżegnują się od związków z szatanem, w rzeczywistości do niego właśnie prowadzą ludzi. W wywiadzie powiedział: To, co oni głoszą, że nie służą szatanowi, to są bzdury. Przy wejściu do swojej świątyni mówią nowo przybyłym, nazywamy się satanistami, ale nie służymy szatanowi. Z kolei, jak podaje katolicka agencja informacyjna, stacja CBN News zamieściła niedawno materiał o tym, jak sataniści usiłują wpływać na dzieci i młodzież. Według niej, świątynia szatana twierdzi, że jeśli różne religie znajdują swoje miejsce w programach szkolnych, to dlaczego nie my? Organizacja zaczęła propagować wśród uczniów swój nowy filmik wideo mówiący o tym, że szatan tak naprawdę nie istnieje, ale można go jednak zaprosić jako przyjaciela twojej wyobraźni. Jak widać, organizacja, jaką jest Świątynia Szatana, mimo deklarowania się jako nonteistyczna i odżegnująca się od wiary w szatana w pojęciu chrześcijańskim, Czyni wszystko jednoznacznie pod jego dyktando. W pierwszej kolejności głosi, jakoby szatan nie istniał, a jak wiemy, brak świadomości jego istnienia stanowi już jego wielkie zwycięstwo nad duszami, które w duchu obojętności nie czuwają i wystawiają się na pożarcie temu lwu szukającemu kogo by pożreć. W drugiej kolejności organizacja konsekwentnie walczy o zaprowadzenie na każdym polu najbardziej antykatolickiej ideologii wolnościowej, która wyrywa egzystencję człowieka spod jakichkolwiek zasad, a którą to jest liberalizm, czyli jak pisze biskup Nowodworski w Encyklopedii Kościelnej, doktryna głosząca zupełną niezależność wolności ludzkiej, a tym samym przecząca wszelką nad człowieka wyższą powagę w porządku umysłowym, religijnym i politycznym. Liberalizm jest ostatecznym rozwinięciem pychy ludzkiej przeciwko miłości Bożej i ostatnim wysiłkiem stworzenia rozumnego przeciwko opiece i kierownictwu swego stwórcy. Jest to zupełny i radykalny antychrystianizm. Koniec cytatu. W przypadku świątyni szatana, zło jakie ona za sobą niesie, jest stosunkowo wyraźne, ale jako katolicy musimy mieć świadomość, że stronnikami tej samej wprost demonicznej agendy są wszystkie osoby działające na rzecz prymatu wolności nad prawdą. I tak, choć niewątpliwie aktywność otwartych wyznawców szatana budzi największy wewnętrzny sprzeciw, nie wolno nam zapominać, że po tej samej stronie działają stale wszyscy zwolennicy idei pro-choice, wyboru płci i preferencji seksualnych, potępionych przez Kościół ideologii amerykanizmu, kapitalizmu, wszelkiego relatywizmu moralnego czy pluralizmu wyznaniowego. Ten sam antychrześcijański rak nieustannie zatruwa stale nasz naród i Kościół od wewnątrz. Dlatego naszym zadaniem jest nie ulegać chwilowemu wzburzeniu, gdy widzimy zło atakujące otwarcie. Ono bowiem działa bez przerwy, w ukryciu. Nasza odpowiedź na nie również nie może być chwilowa i krótkotrwała. Tylko długofalowe, konsekwentne, ofiarne i solidarne działanie katolików może powstrzymać zło tego świata. Niech to zdanie posłuży do osobistej refleksji każdemu z nas, którzy będąc katolikami, jesteśmy równocześnie tymi, którym wiele dano. Od nas także wiele wymagać się będzie. Co ważnego czeka nas w tym tygodniu w kościele. 22 lutego w środę przypada środa popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Obowiązuje tego dnia post ścisły, zgodnie z dawnym zwyczajem, wierni słuchają mszy świętej i uczestniczą w obrzędzie posypania głów popiołem na znak pokuty. 23 lutego w czwartek obchodzimy świętego Piotra Damiani, żyjącego w XI wieku mnicha, biskupa i doktora kościoła. Po skończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich, został wykładowcą. Niedługo potem zdecydował się na życie pustelnicze. Wybrano go opatem eremu kamedulskiego. Znajdował wielu naśladowców, dla których musiały powstawać liczne kolejne eremy. Zasłynął surowym zwalczaniem nadużyć w kościele, szczególnie wszelkich przejawów symonii. 24 lutego w piątek obchodzimy świętego Macieja Apostoła. Został on wybrany do grona dwunastu apostołów na miejsce Judasza, który po zdradzie Jezusa popełnił samobójstwo. Głosił Ewangelię w Judei, Etiopii i na rubieżach Słowian. Według podań zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie przez ukamienowanie przez Żydów. 27 lutego w poniedziałek wspominamy świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, żyjącego w XIX wieku zakonnika. Jako nastoletni chłopak prowadził zbyt swobodne życie, lubował się w światowych rozrywkach i dbał przesadnie o swój wygląd. W wieku osiemnastu lat wstąpił do zakonu pasjonistów o surowej regule. Rozkochał się w nabożeństwie rozpamiętywania męki Pańskiej i czcił Matkę Bożą Bolesną. Był gotów przyjąć najcięższe męki, byle tylko pocieszyć serca Pana Jezusa i Maryi. Zmarł w opinii świętości w wieku 24 lat. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale tradycyjnie ukażą się dwa filmy. Pierwszy w środę będzie to mój film na temat środy popielcowej. A w piątek ukaże się mój film, ale tytułu jeszcze na ten moment nie zdradzę. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów, lub jednorazowymi wpłatami poprzez portal Tipli. Link do wszystkiego znajdziesz w opisie filmu. Zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!